Cześć moi drodzy, witajcie w dzisiejszym odcinku. Ja mam na imię Zosia, jestem stylistką. Jak widzicie, znajdujemy się właśnie w galerii handlowej, bo pomyślałam, że wezmę Was do kilku sklepów sieciowych i pokażę Wam, na co ja zwracam uwagę, kiedy szukam ubrań, które chcę, aby były ponadczasowe, żeby mi pasowały do wielu stylizacji. Więc dzisiaj taka wycieczka moim okiem po sklepach, także lecimy. Zaczniemy sobie od sklepu H&M. Ja Wam powiem, że ja w tym sklepie zawsze mam problem, żeby cokolwiek znaleźć, co mi się podoba, pod względem zarówno jakości, jak i wyglądu, więc wątpię, żebym tu coś znalazła, ale zobaczymy, może się zaskoczę. Za chwilę w ogóle przerzucimy się na mniejszą kamerkę GoPro, tak żeby wiecie, tak trochę z ukrycia dzisiejszy odcinek nagrywać, także lecimy. No dobra, jak widzę coś takiego na przykład, to ja takie coś omijam szerokim łukiem, dlatego że to już na wieszaku dla mnie wygląda tak po prostu tanio, nieładnie. Widzicie, to już jest tutaj takie pomięte. Nie, nie, jak koszula ma wyglądać, to ma się układać, to ma być, wiesz, tak, wiecie, taka solidna tkanina, która wygląda ładnie. A to dla mnie wygląda byle jak. No i zobaczcie, też taka przyjemna sukienka, w sensie nie jest to mój styl, no ale na kobiecie, tak do pracy gdzieś, widzę to. Natomiast no znowu jest w składzie poliester, więc no jak w tym chodzić? Ja przynajmniej mam tak, powiedzcie, czy wy też tak macie, ale ja mam tak, że jak ja noszę poliester, to ja się pocę i normalnie śmierdzi. I nie mogę tego doprać potem, więc nie, nie. 60% poliester, 23% poliamid, 14% wełna, 3% elastan. Jakby ja się zawsze zastanawiam, po co te 14% wełny? Jakby co te 14% wełny daje w tym? Nie wiem, no pewnie jakiś, no w dotyku jest przyjemne, powiem wam. Może to jest kwestia tego akurat w przypadku tej mieszanki. No ale to nie zmienia faktu, że tam większość to jest włókno syntetyczne. Widzicie, klasyczny kardigan. Co my tu mamy w składzie? Połowa poliester. To musi być przyjemność po prostu w noszeniu. Połowa poliester, połowa bawełna. Natomiast jest tutaj taki, widzicie, jest przerwa, jest taki splot z przerwami, tak? Bo to jest dziany sweter, wiadomo. Nie, nie, nie rozważyłabym tego. Zobaczcie, jakie to już wisi na wieszaku. I to już jest takie, nie, dobra, nie, nie, nie poleciłabym tego. Na przykład to jest bardzo ładny krój sukienki, taki w sensie elegancki, jakbyśmy się chciały gdzieś tam ubrać, prawda, na jakieś ważne tam spotkanie czy coś, ale to jest też w składzie poliester, więc no nie. 93% poliester, 7% elastan. Słuchajcie, żeby też było jasne, bo tak dużo akurat trafiłam na poliester, bo tutaj dużo go jest. O co chodzi z tym poliestrem? To jest włókno syntetyczne, które nie przepuszcza powietrza. I największy problem z nim jest taki właśnie, że to włókno powoduje, te ubrania z poliestru powodują, że my się w nich po prostu pocimy. Plusem poliestru jest to, że jest bardzo wytrzymały, tak? Czyli często te ubrania się nie niszczą. One są, wiecie, naprawdę super wytrzymałe. Ale po prostu komfort noszenia jest taki sobie i to jest największy minus tego. Natomiast na przykład na takich ubraniach jak ubrania techniczne, a więc jakieś na przykład kurtki w zimie, w góry i tak dalej, czasami na siłownię też rzeczy, takie ubrania techniczne z poliestru są jak najbardziej ok. 39,99. Tutaj mamy już 73% bawełna, czyli większość, 23% poliester, więc jest niedużo tego poliestru. Ale generalnie ja bym takiej koszuli nie poleciła, bo to jest taka, wiecie, no już w dotyku czuć, że to nie jest fajna jakościowo bawełna. Ja wiem, że 39 zł kusi ceną i tak sobie myślimy, a dobra, za 4 dyszki będę mieć koszulę. Słuchajcie, już lepiej naprawdę poszukać gdzieś na Vinted, na Elixie, dobrą jakościowo koszulę białą, niż coś takiego kupować. Jeszcze trochę jest w składzie poliester, nie. Plus jak chcecie, bo często się mnie pytacie, jak oceniać jakość, tak? No to przede wszystkim jakość ocenia się przez dotyk, czyli dotykamy i im więcej będziecie się tym interesować, tym będziecie bardziej czuć, tak? Że ja już mam tak, że nawet czasami dotykam i jestem w stanie powiedzieć, co jest w składzie. O, na przykład tu coś złapałam i tu może być fajny skład, więc po dotyku można poczuć. No proszę bardzo, 100% wiskoza, widzicie? I to od razu czuć, że to jest takie miękkie, fajnie wykończone, to włókno jest zupełnie inne, jak teraz się nadotykałam dużo poliestrów, to jak dotknęłam coś przyjemniejszego w dotyku, to od razu to czuć, tak? Jakby teoretycznie, no patrzcie, no ładna bluzka, tak? W sensie nie jest to mój styl, ale ładna, no tak na kimś mogłaby fajnie wyglądać, te guziki i w ogóle. No ale słuchajcie, nie tylko, że się gniecie, bo już nawet nie czytam składu, bo to już w dotyku czuję, że to bez szału. Natomiast jest taka już tutaj pognieciona. No i tak wiecie, no to tak byle jak wygląda. Idziemy dalej. O, słuchajcie, żeby nie było, bo jeszcze nic mi się w tym H&M nie spodobało tak naprawdę,
to jest pierwsza rzecz, która mi się podoba. O, taką kurtkę. Serio? Fajna. To jest taki overshirt. No, zobaczcie. Koszula luźna. Właściwie taka kurtka. To jest w ogóle XS-ka, więc taka dość duża. Ja bym wzięła chyba XS-kę i tak jest dla mnie taka luźniejsza. Ale to jest fajna koszula. Ja czuję, że w składzie prawdopodobnie jest bawełna. Zaraz jeszcze sprawdzę. Ale to jest coś, co wiem, że założę dzisiaj, założę za rok, założę za 2-3 lata. Jest porządny jeans, fajnie, tak wiecie, porządnie wykonane. No i to mogłabym tutaj kupić. I to jest fajne, ma podszewkę fajną, wiecie. Super, naprawdę takie coś czuję, że żeby się przydało na wiele okazji. Tak w takim stylu casualowym na co dzień. Dobra, lecimy, szukamy dalej. A i też często są pytania o poliester z recyklingu, tak? Bo tutaj mi się pojawiła taka metka, zobaczcie. Poliester z recyklingu. Czy warto, czy nie warto? W sensie to ma takie cały czas takie same właściwości jak poliester. Czy jest z recyklingu, czy nie jest z recyklingu. Plus jest taki, że do wyprodukowania zostały użyte rzeczy, które już wcześniej były używane. Czyli tak jakby jest to bardziej krok w stronę cyrkularnej mody. Ale czy to jest zawsze lepsze? Tak samo można pójść do lumpa i sobie kupić coś, co było też już używane i tak samo będzie ok. Także nie daję na to jednoznacznej odpowiedzi, czy to jest lepsze, czy nie lepsze. Dobra, tu się wypowiem na temat tych spodni. Ja ogólnie bardzo lubię dzwony i też się czaję na dzwony w tym sezonie, bo mi się bardzo podobają. Tutaj jedynie zwróciłabym na to uwagę, że zobaczcie, jak kupicie sobie tego typu dzwony, bez kieszeni, bez niczego, wszystko fajnie, tylko że jakby to wygląda jak leginsy z tyłu, więc jak założycie do tego na przykład krótką kurtkę czy krótką bluzę, no to będzie, wiecie, jak leggings, cała pupa na wierzchu, nie? A znowu dłuższe rzeczy nie zawsze będą pasować. Więc tak tylko zwracam na to uwagę. Zawsze jak robicie zakupy, to starajcie się wyobrażać sobie, co z czym będziecie potem łączyć, żeby te rzeczy wykorzystać na więcej okazji i żeby Wam posłużyły. No bo jak już mamy takie spodnie z kieszeniami z tyłu, no to one są bardziej, prawda, uniwersalne, bo możemy coś krótszego założyć. Zależy też, czy niektórzy lubią podkreślać tyłeczek, słuchajcie, i wtedy, wiecie, można tak nosić. Oczywiście to zależy. W ogóle nie wiem, czy wiecie, że w sklepach celowo rzeczy są planowane, wieszane tak, żeby od razu można było sobie zestawy robić i na przykład zobaczcie, cyk, cyk i mamy zestaw, widzicie? Takie to tak jakieś białe trampki, mokasyny, ładna torebka i gotowa, stylowa do pracy. No i wyszliśmy z tego H&M-u. Ja, tak jak Wam zapowiadałam wcześniej, ja tam rzadko coś kupuję, bo trudno mi jest się tam odnaleźć, jak widzę po prostu wszędzie włókna syntetyczne i bardzo mało naturalnych, ale no nic, idziemy dalej, zobaczymy, może coś tutaj ciekawszego w Zarze będzie. Zobaczcie, w ogóle znalazłam marynarkę, która ma super skład w Zarze. 100% bawełnę i 100% acetat podszewka. Acetat to jest coś takiego jak wiskoza. Całkiem spoko, aż sobie przymierzę. Chyba nie mój kolor, ale to już sami Wy ocenicie. Barki po prostu konkretne, nie? To jest ten dopamin dressing, nie? Jakby ja się nie do końca w tym czuję, chyba bym w tym nie chodziła, ale ogólnie podoba mi się. Kogoś bym w tym widziała, jakbym ubierała. No ale zobaczcie, w składzie macie bawełnę, wiecie, to będzie czuć. Jak będziecie miały na sobie, to ten komfort jest dużo lepszy. Co ciekawe, patrzcie, to jest w ogóle taka sama marynarka, o tym samym kroju, a tutaj już skład jest inny. Trochę się zaskoczyłam, chyba że one się jakoś minimalnie różnią od siebie, ale tutaj na przykład w składzie już macie 42% akryl, 32% poliester, 22% bawełna, czyli dużo mniej bawełny. No ale czarny to klasyk, nie? Ona ma w ogóle takie poszerzane ramiona. O, fajny taki klasyk. Jezu, zarąbista. No to i co wiecie. No i, a, i teraz jeszcze jedna kwestia. A propos właśnie składu. Jak zakładamy marynarkę, to zakładamy ją zwykle na coś, tak? Czyli ja tutaj mam bawełniane body z marki Ansin, tak? I na to nakładam sobie marynarkę, więc jakby kiedy zakładam ją na przykład na kilka godzin, na jakieś wyjście gdzieś, tak? Na przykład jestem wewnątrz, to w takich sytuacjach mnie osobiście ten skład, w składzie poliester mniej, dużo mniej przeszkadza. Oczywiście wolę, kiedy jest naturalny skład, natomiast mniej mi to przeszkadza, bo to, co mam przy skórze, to jest bawełniane i to jest bardziej przyjemne dla mojej skóry, a tutaj, kiedy jest mieszanka, to już dla mnie przynajmniej jest to takie akceptowalne czasami. Ty, no fajna ta marynarka, ale co? Co mi się idzie? Brać? Nie, nie, nie biorę, mam dużo marynarek, ale ładna. Zwróciła moją uwagę też ta koszula. No i popatrzcie, tak jak Wam pokazywałam tam, w poprzedniej sieciówce, no to było tak, że ta koszula tak byle jak wyglądała na wieszaku już. A tutaj, popatrzcie, ona już tu wygląda ładnie.
tak, że to się ładnie układa, ten kołnierzyk się ładnie układa, zobaczymy jak na sylwetce. Skład nie podejrzewam, żeby był jakiś super. A i tu się zaskoczyła. Wiskoza 100%. No powiem Wam, że jeszcze tak wykończonej wiskozy nie widziałam, bo jest no tak jak taki trochę jedwab, ale pozytywnie jestem zaskoczona, że jest to wiskoza. To będzie powodowało, że nie będziemy się w tym aż tak pocić, a jest taka, w dotyku już czuję, że jest taka solidna i ten kołnierzyk taki ładny, no powiem Wam, że to mi się podoba. Ta koszula naprawdę, naprawdę mi się podoba. I taki kolor bym nosiła już. Nie do tych jeansów, raczej do czarnych, jakichś eleganckich spodni. Ej, ta koszula sztos, naprawdę, podoba mi się. I zobaczcie, jak się ładnie kołnierzyk układa, tu ładnie leży, no naprawdę jest bardzo ładna. Tak. No, tylko mówię, do innych spodni, do tych jeansów nie pasuje. Ja bym to widziała na przykład z jakimiś białymi, albo ze spódnicą, albo jeśli chcecie bardzo poszaleć z kolorami, to czymś też takim bardzo wyrazistym, żeby to skontrastować. Tu macie taką sukienkę, która w składzie ma len 60% i 40% wiskoza, a więc super przewiewna mieszanka, zero syntetyku, bardzo taka luźna. Fajna opcja na przykład, wiecie, właśnie gdzieś tam na lato, też na strój kąpielowy, wieczorem na urlopie, gdzieś na spacer i tak dalej, więc to jest też fajna opcja. Na przykład moim zdaniem to jest taki klasyk, który jak komuś będzie pasował do stylu, do sylwetki, to posłuży na wiele sezonów. Zaintrygowała mnie ta marynarka. Ja wiecie, jestem fanką marynarek po prostu. Wszyscy mnie kojarzą z marynarkami. Tutaj mamy w składzie 45% poliester, 28% bawełna i akryl. Bez szału, powiem, bez szału, ale właśnie to, co Wam wcześniej mówiłam, że zakładacie pod spodem coś bawełnianego przy skórze, co jest przyjemne i to jest marynarka, no, która jest taką marynarką ponadczasową. Pepitka nie jest jakimś, wiecie, trendem chwilowym czy niechwilowym, jest bardzo elegancka, pasuje do dress code'u i myślę, że taka marynarka mogłaby nam posłużyć też przez więcej sezonów. Osobiście tylko nie nosiłabym tego gdzieś tam pod topy, tylko bardziej właśnie coś bawełnianego wkładała pod spód. Trochę te powiększane bufki są takie, wiecie, trendowe, ale sobie myślę, że może za parę lat można by je było wypróć i tylko nie wiem, czy by się to dalej układało, to bym musiała krawcowa zobaczyć albo po prostu mniejsze wszyć, ale ogólnie mega fajna. Taka marynarka, no mówię, jakby była bawełniana, to bym się bardziej cieszyła, no ale, ale to jest coś, co posłuży nam na więcej okazji. Tutaj też znajdziecie na przykład takie basicowe t-shirty, one są dzianinowe i to jest też super jako pod coś na przykład właśnie, pod jakąś koszulę, pod jakąś marynarkę, pod coś rozpinanego, jakiś overshirt. Aczkolwiek pamiętajcie, gdzie są najlepsze basiki, no wiadomka, nie? Tu Wam chciałam pokazać na przykład takie spodnie, które często kupuję z klientkami. Chodzi mi o fason. Ja na przykład w takim fasonie tak sobie wyglądam. Ale ostatnio je z kilkoma klientkami kupiłam, które miały taką sylwetkę z bardzo wciętą talią, w sensie zaznaczoną talią, ale szerszymi udami. One zwykle tak fajnie tutaj są takie trochę luźniejsze na tych udach, a tu ładnie podkreślają talię, bo są, wiecie, z gumką i mają taki ładny kształt, więc dziewczyny właśnie o takiej sylwetce mogą śmiało je mierzyć, bo wiele z Was będzie fajnie wyglądać. Zobaczcie, na przykład kolejny ponadczasowy klasyk, który można w takiej sieciówce nabyć, to jest spódnica, taka plisowana. Znów to nie jest mój styl, tak, ja nie chodzę w takich rzeczach, ale niektóre kobiety wyglądają w nich fenomenalnie i ona, wiecie, to nie wygląda tanio, to nie widać, że to jest sieciówki wcale. One zwykle wszystkie wyglądają po prostu deplisowane tak samo, bo to jest taki, wiecie, ponadczasowy też klasyk. No i super, jest, wiecie, szeroka, więc jakby nawet skład nie ma tak bardzo znaczenia, no bo ona będzie tak nam tu latać, więc też będzie bardzo praktyczna. Zobaczcie, jaki ładny sweter, takim kojarzy mi się takim stylu boho. Przepiękny, też znowu nie w moim stylu, ale przepiękny, strasznie mi się podoba. Okej, wyszliśmy z Zary. Pozytywnie jestem zaskoczona, jeśli chodzi o jakość. Sam model biznesowy, fast fashion nie jest dla mnie wciąż czymś, co będę popierać. Natomiast widzę, że te sklepy trochę zaczynają zmieniać swoją taktykę, w sensie przynajmniej Zara. Zarówno te składy zaczynają być lepsze, jak i te fasony trochę takie bardziej według mnie przemyślane. Zobaczymy, czy jest to chwilowe, czy to się na dłużej zmieni. Idziemy teraz do kolejnej sieciówki polskiej, a więc do Reserve, no i zobaczymy, co tam będzie. Jak wybierzecie się w tym sezonie na zakupy, to z pewnością zwróci Waszą uwagę to, że w sklepach jest mnóstwo takich ubrań w mocno nasyconych kolorach. To jest ten
tak zwany dopamine dressing trend, który jest bardzo widoczny. I ja też często dostaję pytania, czy warto takie kupować ubrania, które są akurat w tym trendzie. I ja uważam, że jeśli taki kolor gdzieś tam czujesz w środku, lubisz takie nasycone kolory, to czemu nie? Jasne, że można je zakładać. One wielu osobom pasują, dodają takiej energii. Natomiast nigdy nie kupujcie trendu tylko dlatego, że jest trendem. Z wiadomych względów. Zaraz wam się to znudzi. Lecimy dalej. Patrzcie, już pomijając fakt, jak ta marynarka wisi krzywo, ale poprawię ją trochę. Ale to jest takie coś, co jakby już dotykam i to już mnie po prostu odraża, bo czasami też jeszcze na pewno zauważyłyście, że ten poliester i to po prostu czasami jeszcze jakoś tak w dotyku jest w miarę tak wykończony, że jakoś tak lepiej się go, w sensie przyjemnie się go dotyka, ale czasami jest taki szorstki, taki to właśnie jest ten. Aż sobie z ciekawości założę, to jest taka bardziej trendowa marynarka. W ogóle chyba ten odcinek powinien się nazywać poliester, bo cały czas wszędzie go widzę, na niego trafiam, ale nie, chcę wam bardziej pokazać o ponadczasowych klasykach. No to jest, powiem wam tak, to jest taka marynarka w trendach, nie? Taka wiecie, szerokie ramiona, tu za duża, oversize, fajna, nie powiem, podoba mi się, tylko że jak miałabym sobie taką kupić, to ja bym wolała sobie na lumpie taką kupić, w sensie w second handzie, bo bym miała większą satysfakcję, że kupiłam coś vintage, że kupiłam coś z drugiego obiegu, niż kupować po prostu taką nową, bo to jest przecież taka marynarka jak po babci, wiecie o co chodzi. Fajna, no, fajna, podoba mi się, wiecie. Też te oversize'owe marynarki to jest w nich mega fajne, że zarąbiście wygodne. To po prostu zakładasz, dodajecie elegancję, ale jest bardzo wygodne. Musisz się schylić, ruszać rękami, podoba mi się, no, ale mówię, ja bym w życiu nie kupiła tego w sieciówce, tylko wolałabym z drugiego obiegu. Albo poszukać u babci w szafie. Też można. Taka kurtka, oversize'owa. Też według mnie coś ponadczasowego. O, tu mamy wiskozę. Ja kiedyś wam już mówiłam, że jak macie bluzki wiskozowe, to sprawdzajcie, czy się bardzo nie gniotą, bo one mają tendencję do gniecenia się, więc wystarczy zrobić o coś takiego i zobaczyć. Nie ma tragedii. Powiem wam, że nie ma tragedii. Widocznie jest tak wykończona, że po prostu się tak nie gniecie, ale też powiem wam, że w dotyku tak wygląda dość solidnie. Więc ta bluzka taka w sumie klasyczna, zwykła, ale wygląda jakościowo w porządku. O proszę, tutaj patrzcie, jakieś premium. Zobaczymy, co oznacza słowo premium. 100% wool, to znaczy, że to jest 100% wełna. Proszę, reserved, szaleństwo, całkiem nieźle, ale ładny kolor. Powiem wam, taki mi się podoba. Wełna 100%, podszewka poliester. Jak już daliście wełniany, to fajnie by było dać jeszcze podszewkę jakąś, przynajmniej acetat albo wiskozową. Nie przymierzę, bo to jest LK, ale fajny. Ciekawe, ile kosztuje. 500 zł. Tu macie też wiskozę. Ona się trochę chyba bardziej gniecie, nie aż tak mega, ale na przykład na wzorzystych ubraniach też mniej widać gniecenie się, nie? To też zwróćcie na to uwagę. Znalazłam ładną bluzkę, też taki wzór, taki wiecie, nie jest to jakiś trendowy wzór, tylko po prostu jak komuś pasuje, to komuś pasuje. Do mnie według mnie, w sensie według mnie nie pasuje. Ja bym to bardziej zaproponowała sobie o delikatniejszej urodzie. W sensie ja mam taką dość kontrastową urodę, wiecie. Mocno zaznaczone oczy, ciemniejsze włosy, ale dla kogoś o bardziej delikatniejszej urodzie. Myślę, że to by fajnie wyglądało. I w składzie jest wiskoza i też właśnie sprawdzam, jak się gniecie. I praktycznie w ogóle się nie gniecie, więc jest spoko wykończona. Taka na lato, spoko, fajna koszula. Widzicie, tu od razu można pyk, o, zrobić coś, zestawik na przykład, nie? Albo zobaczmy, albo na przykład z tego typu spodniami też by fajnie wyglądało. Tego jakieś jasne buty, spoko, albo brązowe. W ogóle powiem wam, że jak widzę body, które ma w składzie poliamid, to mi szlak trafia, bo to jest bardzo blisko skóry. To zakładamy i to po prostu wiecie, no jak się płacimy, to od razu to wszystko wchłania. I totalnie nie rozumiem, jak można robić body z poliamidu. Na pewno to będzie wytrzymałe, więc to nie jest tak, że to się szybko jakoś zniszczy. Bo tak jak wam mówiłam, poliamid czy poliester to często są bardzo wytrzymałe włókna, ale no blisko skóry, no ja. Ej, tą sukienkę sobie przymierzę, co myślicie? Taka nie do końca w moim stylu, ale sobie zobaczę. Zobaczę, jak będzie wyglądać. A tutaj na przykład zawsze się zastanawiam nad tymi marynarkami. Dla mnie to jest w ogóle trend sezonu, aczkolwiek w zeszłym już je widziałam. W tym też są, więc nie wiem, może,
może dłużej z nami zostaną, ale ja bym takiej nie kupiła, bo bym się obawiała, że to będzie na chwilę. Nie jest w moim stylu. Zobaczcie, białe, proste, solidne, solidnie wykonane dżinsy. Spoko, no, na przykład widzicie, to jest mega klasyk. Do tego jakaś koszulka w paski albo w jakiś wzór. Zawsze jasne spodnie na lato to jest w ogóle, no czy na wiosnę, to jest bardzo fajny klasyk. Te są w stylu bardziej takim casualowym, a więc do bardziej sportowych, codziennych stylizacji, ale też na przykład z jakiejś lejącej tkaniny. Są super eleganckie i wręcz mogą tak... Biały kolor w ogóle uważam, że dodaje takiego często luksusu, takiego fajnego tego czegoś stylizacji, kiedy jest na zewnątrz wyższa temperatura, gdy jest ciepło i tak damy sobie te białe spodnie, to zawsze jest tak... dodaje takiego, takiej elegancji. Tak, to fajny klasyk, spoko. Tu wam pokażę jeszcze jedną spódnicę. Zobaczcie, jaki klasyk. Klasyczna mini spódniczka. Ja na przykład lubię mini spódniczki, oczywiście zależy wszystko od naszej sylwetki, w czym lubimy chodzić, tak? Ale dla mnie to byłby klasyk, ja bym w tym chodziła wiele lat. Także to też super. Ładnie też taka wykonana, ma podszewkę, dzięki czemu ta podszewka jest po to, żeby ona lepiej pracowała, ta spódnica, tak? Żeby nam się gdzieś tam nie podwijała, żeby ładnie się układała. Więc to też widać, że no jak jest podszewka, to zwykle świadczy o tym, że to po prostu jest lepiej dopracowane niż jak jej nie ma. Czasami jak jej nie ma, jeszcze jakoś przejdzie, ale zwykle to świadczy, że będzie się lepiej układać. Tutaj macie jeszcze też taką sukienkę bardzo klasyczną, dopasowaną. W składzie macie 70% wiskoza, 30% chyba nylon. No i też taka, wiecie, ładna, dopasowana, można trampki, można kurtkę jeansową założyć, można jakąś krótszą marynarkę założyć, można jakiś overshirt, coś fajnego, dodatkami ograć ją i też jest taki klasyk, po prostu zakładamy, jest wygodnie, fajnie, można iść gdzieś się ubrać szybko. Tak. Przy takich sukienkach tylko pamiętajcie, że one, wiadomo, że nam będą wszystko tutaj, prawda, podkreślać te boki, więc to zależy, czy lubimy to podkreślać, czy fajnie się z tym czujemy, czy wolimy jednak trochę luźniejsze, na przykład fasony, wiecie, jakieś takie luźniejsze sukienki, które gdzieś tam na przykład podkreślą nam talię. W sieciówkach macie też bardzo dużo modeli jeansów o różnych krojach. I to też często jest wyzwanie, bo musimy bardzo dużo ich przymierzyć, żeby znaleźć te idealne, ale też powoduje, że właśnie każda z nas ze względu na różne kształty, bo pamiętajcie o tym, że my się bardzo różnimy od siebie kształtami, że rozmiar 38 to jest tylko umowne, tak? Czy jakikolwiek inny rozmiar, ale właśnie te kroje różne powodują, że na przykład możemy znaleźć dla siebie te idealne, które będą na nas fajnie wyglądać, w których się będziemy fajnie czuć. Zobaczcie, jaka ładna sukienka, taka niebieska, ja bym prędzej taką kupiła niż tą, to oczywiście no, zależy od urody i preferencji, ale ładna, ładny krój, tutaj jest taliowana, z tyłu ma, o widzicie, takie ładne zaszewki. W sensie tu jest taka marszczona, dzięki czemu, no fajnie, fajna, podoba mi się naprawdę. Można do tego jakąś, o, szczególnie do tej, można by było właśnie jeansówkę zarzucić, cyk, o, tego trampeczki, czy jakieś płaskie buty, albo botki, albo kowbojki, o, jest fajna stylowa. To jest na przykład, uważam, że taka sukienka też ponadczasowa, to nie jest jakiś trend sezonu, że tu i teraz jest modna, a za chwilę nie jest modna. To co, my kończymy dzisiejszą wyprawę. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy tego typu forma odcinka też wam się podoba. To nasz pierwszy taki odcinek, gdzie przeszliśmy się po galerii, więc jeśli wam się spodoba, to mogę tak częściej się wybierać i trochę wam swoim okiem, swoją opinią podpowiadać, co według mnie, na co według mnie warto zwrócić uwagę. Podsumowując, uważam, że w sklepach sieciowych można znaleźć takie rzeczy, które posłużą nam na wiele sezonów, tylko trzeba dobrze szukać, tak? Więc trzeba konsekwentnie budować swój styl i konsekwentnie wybierać to, co do nas pasuje. Ja się z wami dzisiaj żegnam i widzę się z wami w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!